Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie u mnie na kanale w najnowszym filmie. Mam nadzieję, że macie czas, bo dzisiaj będzie on nam potrzebny. Ja zaparzyłam sobie już tutaj w dużym kubku kawę. Myślę, się przyda jak najbardziej. Mam dzisiaj dla Was projekt Denko. Podliczyłam ilość tych pustych opakowań tutaj, wartość oczywiście tych kosmetyków i wyszło mi, uwaga, uwaga, prawie 2,5 tysiąca złotych. No, niespełna 2,5 tysiąca, także zobaczcie, ile tego jest. Muszę ostrożnie tutaj Wam pokazywać tą moją kultową już różaną torbę, bo zaraz wszystko mi tutaj się wysypie. Tak, bardzo dużo pustych opakowań dzisiaj dla Was przygotowałam. Są to kosmetyki, które zużyłam do końca po to, żeby przedstawić Wam jak najbardziej taką rzetelną opinię o danym produkcie. Wiem, że są osoby, które lubią Denka, są takie, które uważają te filmy za nudne. No ja tutaj raczej preferuję stary, poczciwy YouTube. Uważam, że takie recenzje też są potrzebne, a no i są przede wszystkim też przydatne. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, bądź z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam, zostaw suba, łapkę w górę i też naciśnij dzwoneczek po to, żeby dostawać powiadomienia o nowych treściach. Ciebie to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta, także będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Dobra, nie gadam w takim razie, już przechodzimy do pierwszego produktu. Zaparzcie sobie kawę albo herbatę, najlepiej od razu w czajniku takim większym, no, bo jeden kubek tutaj nie wystarczy. Mam tutaj straszny misz-masz, także mam nadzieję, wybaczycie mi, że będę sięgać po prostu randomowo po te tutaj produkty, co mi przyjdzie pod rękę. Natomiast zacznę od takich produktów, które, oh my god, są absolutnie fenomenalne i dlatego nie chciałabym, żeby gdzieś tam umknęły w filmie, w trakcie filmu. Tak więc, tak, chcę, żeby tutaj na pierwszy strzał po prostu podzielić się nimi z Wami. Po pierwsze, mam tutaj aktywny krem pod oczy, roślinny czy wzrostu, firma Koi. Słuchajcie, produkt nie należy do najtańszych, bo kosztuje, specjalnie sprawdziłam, 120 chyba 9 zł na stronie, około 120 zł. Natomiast ten produkt jest wart każdej złotówki. Fenomenalny kosmetyk, niesamowicie odżywczy, bogaty, pięknie wygładza tutaj tą skórę pod okiem, ładnie ją uspokaja, ładnie nawilża, wygładza właśnie tą teksturę, delikatnie minimalizuje zmarszczki. Ale jest też bardzo taki odżywczy, to jest dla mnie ważne. Wy wiecie, że ja mam cerę bardzo taką przesuszoną, suchą, wymagającą, więc naprawdę potrzebuję mocnego nawilżenia, mocnego kopa, tym bardziej teraz na jesień, zimę, kiedy wiecie, jeszcze dodatkowo no, skóra po prostu potrzebuje tej warstwy ochronnej. No i ten produkt jest naprawdę genialny, jeden z lepszych kremów pod oczy, jaki miałam okazję testować. Bliski ideału, no mógłby troszeczkę bardziej te zmarszczki jednak jeszcze, wiecie, wygładzać. Jeśli chodzi o produkt, był dość wydajny, a naprawdę wystarczyło go odrobinę, żeby fajnie po prostu tutaj nawilżyć tą okolicę pod okiem. No i plus ogromny za formułę, taką właśnie gęstą, masłową, konkretną, otulającą, ale też szybciutko się wtapiającą, bo on naprawdę bardzo ładnie się wtapiał, nie pozostawiał żadnej warstwy tłustej, coś w tym stylu, absolutnie nie. Świetny kosmetyk. Kolejny boski produkt, który przyszedł do mnie ze sklepu La Rose, to jest EOC, regenerujące masło do ciała, patchouli, olej arganowy, w 100% naturalny, 85% organiczny, 120 ml, jeśli chodzi o ten słoiczek. O, to po raz kolejny też jest propozycja idealna dla osób, które lubią bogate, gęste, masłowe konsystencje. Ten produkt wręcz był twardy. Trzeba było go trochę sobie wyciągnąć z opakowania, rozgrzać w łapkach i dopiero pod wpływem ciepła on stawał się plastyczny, trochę taki właśnie kremowo-oleisty, masłowy. O, to jest takie dobre określenie właśnie tej konsystencji. No i wystarczy
namoczyła go odrobina, żeby pięknie nawilżyć całe ciało. Pachniał przy tym obłędnie, właśnie taki orientalny zapach, przyprawy właśnie indyjskie, a no właśnie bardzo taki ciepły, otulający zapach, idealny właśnie na zimowe wieczory. Ten produkt, słuchajcie, też zużyłam z przyjemnością. Zapach był taki, że koił zmysły i ciało. Och, jeszcze troszeczkę mi go tutaj zostało, więc wygrzebałam. Kolorek właśnie taki delikatnie żółty, no jak masło, naprawdę. I pod wpływem ciepła on zamieniał się w taki olej. Dzięki temu, że ta formuła była taka bogata i gęsta, to skóra była mocno nawilżona i wygładzona na długi czas. Dosłownie to uczucie komfortu towarzyszyło mi przez długie godziny, nawet do następnego dnia. Skóra była fajnie taka właśnie napięta, odżywiona, nawilżona. Także jeśli o mnie chodzi, naprawdę świetny kosmetyk. Nie wiem jaka cena, około chyba 50 zł. 40-50 myślę na pewno. Natomiast naprawdę też produkt wart każdej złotówki. Kolejny kosmetyk marzenie to jest Mizon Special Solution Honey Black Sugar Scrub, czyli mamy tutaj peeling do twarzy, który był z czarnym, brązowym cukrem i z miodem. To samo, po prostu brak mi słów. Nawet nie wiem od czego zacząć, bo był tak świetny, tak genialny. Cukrowo-miodowy peeling do twarzy. Ekstrakt z miodu pomaga odżywiać skórę, olejek kokosowy, masło shea, masło z mango, ekstrakt z zielonej herbaty, doskonale nawilżają i pielęgnują skórę. Ten kosmetyk był dlatego taki fajny, ponieważ oprócz tego, że był klasycznym peelingiem, więc ściągał martwy naskórek, wygładzał tą skórę, odświeżał ją, sprawiał, że jest rozświetlona, gładziutka i taka, wiecie, promienna, to jeszcze dodatkowo przez te oleje i przez to masło shea sprawiał, że skóra z automatu była też jakby nawilżona, odżywiona i takie połączenie jakby właśnie peeling z pielęgnacją, z kremem nawilżającym, z czymś, co bardzo mocno też napina, właśnie odżywia, nawilża. No, dla mnie boski kosmetyk, który tak wyglądał, zobaczcie, po wyjęciu z opakowania. Plastikowe opakowanie, tutaj mieliśmy 90 gramów, więc całkiem spora pojemność. I co chciałabym powiedzieć, to to, że był bardzo wydajny. Wystarczyło go odrobinę, żeby pięknie, fajnie wypilingować całą twarz. A no i właśnie przez te oleje, przez to masło shea, ten zapach, to wszystko, jak go zmyłam, to miałam wrażenie, że skóra jest po prostu, nie wiem, o kilka lat młodsza, zmarszczki z automatu zminimalizowane, skóra wygładzona, dosłownie jak pupcia niemowlaka, świetlista, pięknie nawilżona, odżywiona, czego chcieć więcej. Zapach bardzo naturalny, właśnie miód z cukrem, naprawdę genialny kosmetyk. Koszt około 70 zł, 69 patrzyłam w internecie, także może i nie należy do najtańszych, ale po raz kolejny wart jest każdego grosza i jeśli tylko pozużywam moje, że tak powiem, zapasy, to z chęcią wrócę do tych kosmetyków właśnie. Kolejne bardzo fajne kosmetyki, które z całego serca mogę polecić, bo są genialne, są tutaj naprawdę w 100% naturalne, z dbałością o ochronę środowiska i tak dalej. To jest firma Blank i miałam tutaj dwa produkty, które zużyłam. Peeling cukrowy o zapachu cytryny. Dosłownie, naprawdę, cytryna w 100%, 235 ml, natomiast tutaj z kolei miałam masło do ciała, też cytrynowe, to był zestaw, też 235 ml. Nawet nie wiem, jak je opisać, bo to trzeba po prostu przetestować, to trzeba spróbować. One są naprawdę tak dobre, że no ciężko znaleźć podobne kosmetyki w sklepie. Te, które ja mam, znajdziecie na pewno w internecie, bo sklep działa internetowo. I jeśli chodzi o Blank, to jest firma, którą pokazywałam i recenzowałam u siebie na kanale. Dostałam ich produkty w PR-owym open boxie. Wrzucę Wam tutaj, żebyście sobie mogli zobaczyć. Ponieważ jest to firma tutaj rodzima ode mnie z wioski, tak to powiem w uproszczeniu. Słuchajcie, naprawdę tutaj jest to mała, lokalna wytwórnia, a naprawdę robią genialne kosmetyki, w 100% naturalne kosmetyki, które tutaj naprawdę nie mają żadnej chemii, które z całego serca mogę polecić. Dałam też Kasi
gości na wypróbowanie i była pod ogromnym wrażeniem, a Kasia jest wybredna, jeśli chodzi o pielęgnację i no ogólnie filozofię też, jeśli chodzi o składy, sprawdza to wszystko naprawdę, patrzy wszystko pod lupą, analiza pełna i sama przyznała, że kosmetyki są fajne, także też dla freaków, takich właśnie jeśli chodzi o składy kosmetyczne, a polecam. Wypróbujcie sobie, jeśli nie jesteście pewni, zamówcie sobie może jeden kosmetyk na próbę. Gwarantuję, że pokochacie je od pierwszego dosłownie z powąchania i od pierwszej aplikacji. Genialnych kosmetyków ciąg dalszy. Obiecuję coś zmienić za chwilę, żeby nie było, że cały czas tylko słodzę. Natomiast no, biorę teraz, wybieram takie kosmetyki, które zapadły mi po prostu mocno w pamięć i wiem, że chętnie do nich wrócę w przyszłości. No i po prostu chciałabym się też nimi z Wami tutaj podzielić. To jest Fresh and Natural, korzenny, cukrowy peeling do ciała. Produkt, który pachnie tak, że nic tylko go zjeść. Faktycznie korzenny, mocno cynamonowy, taki orientalny zapach. Peeling, który zawiera właśnie goździki, cynamon, zanurzone w mieszance olejów roślinnych, arganowego, migdałowego oraz oleju z pestek winogron. To jest peeling, który po raz kolejny, tak jak ten peeling Mizon do twarzy, tak ten do ciała, działał nie tylko jako peeling, czyli złuszczał martwy naskórek, wygładzał tą skórę, ale też nawilżał. Przez te oleje skóra przez długi czas była mocno nawilżona, odżywiona, taka, wiecie, jędrna, dosłownie jak no, skóra dziecka. I dostałam też dużo komplementów ogólnie właśnie, że moja skóra jest taka mięciutka, taka aksamitna w dotyku, także słuchajcie, no naprawdę coś w tym jest. Oczywiście to nie są produkty dla osób, które nie lubią olei. No, nie czarujmy się, jeśli ktoś nie lubi takich oleistych, konkretnych, że tak powiem, konsystencji, no to pewnie temu nie przypasują, bo będzie miał wrażenie, że nie wiem, że jest tłusty, albo że gdzieś tam ma tą warstwę, którą ja tak kocham, bo daje mi po prostu takie poczucie nawilżenia, odżywienia. Tak wiem, że są osoby, które po prostu lubią lekkie, bardziej żelowe konsystencje, no to nie są produkty dla nich, także wybaczcie, jeśli właśnie macie takie preferencje. Natomiast jeśli tylko lubicie właśnie coś takiego bardziej konkretnego, coś co pięknie pachnie, mocno pachnie, odpręża zmysły i ciało, to naprawdę serdecznie Wam polecam ten produkt. Fresh and Natural mają genialne kosmetyki, miałam okazję przetestować wiele, jeśli chodzi o tą firmę i w zasadzie chyba wszystkie, nie wiem czy był jakikolwiek jeden, który mi nie przypasował, także serdecznie też polecam, bo nad tą marką warto się pochylić, mają świetne produkty, też bardzo dobre składy, no i kosmetyki, które naprawdę działają cuda. Zanim dla odmiany przejdziemy do tych mniej lubianych przeze mnie kosmetyków, to jeszcze tutaj mam tonik, który pochodzi z firmy Sensum Mare, Algo Tonic Rich Moisturizing Face Tonic, bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym, chociaż jest dużo toników, które mocno mi odpowiada, tak ten, no to też była taka miłość, że ale to głównie przez zapach, bo tonik działał jak większość toników, to znaczy nie zrozumcie mnie źle, on działał genialnie, świetnie doczyszczał, jeszcze tonizował, rozświetlał, sprawiał, że ten koloryt nawet skóry był nieco bardziej wyrównany, skóra właśnie była taka jaśniejsza jakby, a no genialnie wpływał na kondycję mojej skóry, przy okazji delikatnie ją nawilżając też, nie było tutaj żadnego, wiecie, uczucia ściągnięcia, czy jakiegoś takiego, no nie wiem, jak czasem po tonikach z alkoholem jest takie uczucie, wiecie, dyskomfortu, absolutnie tutaj tego nie było, natomiast tutaj zapach był tak niesamowity, tak cudowny, odświeżający, trochę właśnie jak algi, jak świeżość, jak morska bryza, ale ciężko nawet opisać ten zapach, naprawdę tonik po prostu ochy, achy i no, na pewno do niego wrócę, aż po prostu serducho boli, że już mi się skończył. Jedynym minusem tego produktu jest jego cena, bo za 100 ml trzeba dać 45 zł, a 100 ml to jest takie maleńkie opakowanie. Ja dostałam go chyba w jakimś golden boxie, natomiast powiem szczerze, jeden z lepszych toników, jaki kiedykolwiek miałam okazję używać.
po prostu luksus w butelce. No i wcale się nie dziwię, że został laureatem Glamis, jeśli chodzi o gazetę Glamour z 2020 roku, bo no, wszystkie nagrody świata dla tego toniku, naprawdę mega. No to co, dla odmiany sobie troszeczkę ponarzekajmy. Mam tutaj dwa produkty do stylizacji włosów. To są takie mniejsze pojemności, próbki, które też chyba przyszły do mnie w jakichś pudełkach subskrypcyjnych, ale nie dam sobie ręki uciąć. Pierwszy to jest Philip Kinsley i to jest głęboko odżywczy taki treatment, czyli zabieg do włosów, 40 ml. To jest produkt, który daje w ramach takiej maski przed szamponem, czyli przed myciem. Na wilgotne włosy nakładamy, trzymamy pod przykryciem 10 do 20 minut, no i później sobie zmywamy i myjemy już normalnie włosy. Nic to coś nie robiło. Philip Kinsley, wiem, że to nie jest tania marka, także spodziewałam się tutaj ochów i achów. Nie wiem, może dlatego, że było to tylko 40 ml, więc tak naprawdę regularnie i długo nie poużywałam tego kosmetyku, ale naprawdę żadnych efektów tutaj nie było. W zasadzie ani ten produkt nie pachniał, ani nie był jakiś taki, nie wiem, przyjemny w odczuciu. No, nic tutaj dobrego nie mogę o nim powiedzieć. No i to samo jeśli chodzi o Glint, chyba tak. Szwajcarska formuła, 02 Volume Energy Mask, czyli też energetyzująca maska do włosów. Tak samo, 50 ml, produkt, który nic nie robił. Zużyłam go dosłownie chyba na 3-4 razy, bo musiałam dać jej sporo, żeby fajnie po prostu no, nałożyć na całe włosy. Produkt bardzo niewydajny, a cały czas miałam wrażenie, że jakbym nic nie miała na włosach, także nie. To są dwa produkty, które absolutnie moim zdaniem są przereklamowane, bo na pewno nie kosztują 10 zł czy 20, a tak naprawdę nie są warte nawet piątaka. Także kolejna okropna próbka, po której mam koszmary, to jest Environ Even More Sun Care. To jest RAD Antioxidant Sun Cream. Mamy tutaj ochronę przeciwsłoneczną, 15, więc nie jakaś wysoka. Fakt faktem, miałam tutaj opakowanie takie podróżne i całe szczęście, bo chyba bym padła, gdybym miała, nie wiem, zużyć pełnowymiarowe. A tak wyglądała ta próbeczka, zaledwie 5 ml. Słuchajcie, ten krem śmierdzi jak karma dla psów albo dla kotów. Naprawdę, jak za każdym razem, jak nakładałam go na twarz, to miałam, no karma dla psów. Tak, taka sucha karma, to jest ten zapach. Jak można coś takiego w ogóle zrobić? No, okropne, aż mnie naciąga od samego wąchania. Jakby ten krem nie działał super, to za sam zapach ma bana, a wcale nie działał super. Po prostu krem jak krem, nic specjalnego. Bardzo lubię kosmetyki firmy Orientana i rzadko kiedy na nie narzekam. W zasadzie większość z nich mega mi siada osobiście. Natomiast ten krem, bio, krem aktywnie ochronny, antypollution, moringa i cytryniec, a no nic specjalnego. Dla mnie to był krem, który absolutnie nic nie robił, zbyt taki rzadki, był tak niewystarczający, że w momencie nałożenia już miałam wrażenie, jakbym nic nie nałożyła na skórę. Musiałam go nakładać kilka warstw nawet, a słabo się wtapiał, po prostu jakoś nie chciał się za bardzo nawet wpijać w moją skórę, więc no tutaj aplikacja to była katorga, bo zajmowała mi o wiele więcej czasu niż normalnie. No i jeśli chodzi o ten produkt, tutaj mieliśmy SPF 15, 50 ml, opakowanie też takie jakieś, no niespecjalne, plastikowe, nic tutaj fajnego nie ma, jeśli chodzi o wygląd. A bardzo przeciętny produkt, naprawdę bardzo przeciętny. Nie wiem, jaki jest koszt tego kremu, pewnie coś około 20-30 zł, natomiast no, zupełnie nietrafiony, jeśli chodzi o moje gusta, oczekiwania i jakieś takie preferencje. A dla osób, które lubią lekkie formuły, rzadkie kremy, bardziej takie wodniste, no to lepiej się sprawdzi. Dla mnie absolutnie
absolutnie niewystarczający. Mam tutaj też dwa produkty firmy Sylveco. Hibiskusowy tonik do twarzy, a 100% natury, ziołowa pielęgnacja, hibiskus i aloes zwyczajny. Natomiast tutaj z kolei miałam balsam myjący do włosów z betuliną. Skutecznie i długotrwale nawilża, pielęgnuje skórę głowy, zapewnia efekt miękkich włosów. Ziołowa pielęgnacja, brzoza biała, masło shea w składzie między innymi i rozmaryn lekarski. Też 100% natury. Bardzo byłam zadowolona z tych kosmetyków, bo chociaż wydawały mi się te formuły bardzo delikatne, na przykład ten balsam myjący do włosów, on jakoś specjalnie się nie pienił, a więc wydawało mi się, że on może nie będzie domywał, albo wiecie, będzie jakiś taki po prostu za słaby. Co to, to nie. Te kosmetyki są naprawdę bardzo skuteczne. One są delikatne, przyjemne dla skóry, ogólnie przyjemne w odczuciu, natomiast robią świetną robotę i są to produkty naturalne. Nie kosztują kroci, no nie wiem, ten balsam myjący chyba coś około 30 zł, 28, 9, natomiast tonik hibiskusowy też coś około 30 zł. Nie jest to mało, ale nie jest też dużo, natomiast kosmetyki naprawdę świetnie się sprawdziły u mnie i wykorzystałam je z przyjemnością, mają bardzo naturalne też zapachy, przyjemne. Co tutaj dużo gadać, bardzo, bardzo fajne kosmetyki, jeśli ktoś będzie miał okazję albo dorwać gdzieś je nawet na promocji, to serdecznie polecam, bo bardzo fajna marka. Ach, wiedziałam, że coś jeszcze gdzieś mi się zawieruszyło. Tutaj mam balsam brzozowy z betuliną, też Sylveco i to jest produkt dla skóry wrażliwej, atopowej, przesuszonej. Intensywnie nawilża, wygładza, regeneruje i wspomaga odnowę skóry, poprawia jędrność i elastyczność. No i w tym produkcie też po raz kolejny. Tutaj świetnie jest zobrazowane to, jak delikatna, lekka formuła może być odżywcza i dobrze działająca, bo ten balsam był naprawdę bardzo leciutki w odczuciu, taki nawet wręcz wodnisty, rzadki, więc też byłam przekonana, że chyba nie będę z niego zadowolona, a genialnie nawilżał i nie wiem, na jakiej zasadzie działają te kosmetyki, to jest dla mnie fenomen, bo naprawdę te formuły są lekkie, bardzo takie no właśnie nieobciążające, a działają fenomenalnie i ten balsam pozostawiał skórę bardzo fajnie nawilżoną na długie godziny, a ja jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o nawilżenie, także naprawdę serdecznie polecam, bo choć konsystencja bardzo rzadka, taka właśnie wodnisto-kremowa, to efekt jest lepszy niż w niejednym balsamie takim bardzo gęstym, masłowym, bogatym. No i tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać genialną serię, jeśli chodzi o Bielendę. Tutaj mamy Botanic Spa Rituals produkty. Naprawdę jedna z lepszych serii kosmetyków pielęgnacyjnych, jeśli o mnie chodzi, takich drogeryjnych, które można znaleźć właśnie w większości sklepów. I teraz tak, tutaj mam odżywkę do włosów, lawenda i zielona herbata, 95% składników pochodzenia naturalnego do włosów farbowanych, natomiast tutaj miałam dwa olejki, nie, przepraszam, serum nawilżające tutaj, to jest olejek z pestek malin plus melisa, głęboko nawilża, łagodzi i koi, a tutaj z kolei miałam olejek regenerujący, kurkuma chia, odnawia, regeneruje, przywraca blask i no tak, powiedziałam, że olejki, bo oba te produkty, zarówno serum, jak i właśnie ten olejek, miały konsystencję oleju, takiego stricte suchego olejku, który bardzo szybciutko się fajnie wtapiał w skórę, a skóra była mocno nawilżona, odżywiona, taka zabezpieczona. Produkty, których zawsze używałam na wieczór, idąc spać, świetnie po prostu odżywiały skórę i uspokajały ją też, jeśli gdzieś była, wiecie, podrażniona albo jakaś taka wymęczona po całym dniu, no to te produkty też bardzo fajnie łagodziły wszelkie zaczerwienienia i tak dalej. Jeśli chodzi o tą serię, udało mi się ją kupić za grosze, bo była jakaś wyprzedaż, sera kosztowały coś około, nie wiem, dychy, tak samo jeśli chodzi o tą odżywkę. Niestety chyba już nie są dostępne w sprzedaży,
kojarzy, no chyba, że zmieniły się opakowania. Jeśli ktoś wie, to dajcie cynk w komentarzach pod filmem, bo na pewno wróciłabym do tych kosmetyków. Jeśli chodzi o tą serię, naprawdę genialna i produkty wszystkie tak mi siadają, że no normalnie jak złoto. Jeśli ktoś gdzieś dorwie, to dawajcie znać, naprawdę, z chęcią się obkupię. Tutaj mam produkty, które zużywam regularnie i przewijają się w zasadzie przez każde denko, także nie będę już o nich mówić, nie będę ich omawiać, bo kto mnie ogląda, to wie. Kreolan, najlepszy fikser, jeśli chodzi o makijaż na rynku, w mojej ocenie najmocniejszy. Natomiast tutaj mam z kolei suchy szampon Batiste, który był o zapachu orientalnym. Oba produkty bardzo fajne. No i ponarzekajmy sobie znów troszeczkę. Tutaj mam szampon Dr. Santé, keratynowy, odbudowa struktury włosów, nawilżenie, objętość i połysk. Jeśli chodzi o ten produkt, bardzo budżetowy, kosztował chyba około dychy, natomiast nic nie robił. Dycha wyrzucona w błoto, nie wrócę do niego na pewno. Nie wiem nawet, co mam powiedzieć o tym szamponie. Był po prostu przeciętny, gorzej niż przeciętny, beznadziejny. Dałam go mamie, żeby sobie go dokończyła, bo włosy bardzo szybko mi się przetłumaczyły. Puszczały po nim, no i generalnie też nie był jakoś specjalnie wydajny. Nie, miałam wrażenie, że tutaj po prostu jest sama chemia i jakoś tak, no nie polubiliśmy się. Natomiast drugi produkt, który też nie bardzo, to jest klej Duo, ale jego inna wersja. To jest ta wersja Quick Set. Nie zwróciłam uwagi kupując, bo zawsze kupuję po prostu na zapas, zużywam tych klei namiętnie. Natomiast zawsze kupowałam ten klasyczny, normalny. Wydawało mi się, że ten też taki jest. Nie zwróciłam uwagi, że jest to ta wersja szybko schnąca. Oh my god, to był najgorszy klej do rzęs ever, jakikolwiek miałam, ponieważ on, nie wiem, przyklejał się do rzęs, po prostu nie mogłam go ściągnąć, nie mogłam domyć rzęs po ściągnięciu, po odczepieniu sztucznych. Ten klej zostawał na powiece, zostawiał na rzęsach. Jak próbowałam go wyczyścić, nie chciał w ogóle schodzić, nie był rozpuszczalny z niczym, z żadnymi olejami i tak dalej, więc próbując ściągnąć go, odczepić manualnie, nieraz wyrwałam też swoje, znaczy w sensie, no wypadły mi po prostu moje rzęsy naturalne. Miałam gehennę z tym klejem, także nigdy więcej tego właśnie szybko schnącego. Taką miał dziwną formułę, o ile ten klasyczny normalnie schodzi, można sobie go bez problemu odczepić, on się tak roluje i no nie wiem, ktoś kto używa to wie, co mam na myśli, tak ten po prostu strasznie się dziadował, także zmora okropna. Kolejny bardzo przeciętny produkt to jest Foreo serum 30 ml. Przeciętny mówię dlatego, ponieważ to serum, ono jest dedykowane BER, urządzeniu, które działa na mikroprądy i po prostu tutaj formuła jest wodnista, woda przewodzi te impulsy elektryczne, no i przez to, że tak powiem, to urządzenie działa. Serum w porządku, robiło swoją robotę, sprawdziło się i działało ok, ale za 250 zł mam wrażenie, że można kupić milion lepszych serów, które są na bazie wody, które również będą działać z urządzeniem i które będą lepiej działać, bo to serum oprócz tego, że fajnie nawilżało i robiło ten poślizg, tą, że tak powiem, przygotowywało twarz do zabiegu urządzeniem BER, to nie wpływało jakoś specjalnie na kondycję skóry, nie wiem, nie sprawiało, że jest ona bardziej nawilżona, czy jakoś tam bardziej promienista, czy zregenerowana. Serum też u mnie, ponieważ mam cerę suchą, dość szybko się wchłaniało, więc nieraz robiąc zabieg musiałam sobie reaplikować go 2-3 razy, bo no tak, tak szybko mi się, że tak powiem, wchłonęło w głąb skóry, że czułam po prostu no fizyczny ból używając urządzenia, także musiałam sobie dołożyć. Także jeśli chodzi o sam ten produkt, ok, spełnił swoją funkcję i działanie, natomiast 250 zł myślę, jest to ciut za dużo jak na
to akurat serum. Także to tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia. Żeby podnieść trochę wibracje, no to tutaj mam swojego ulubieńca. Max Factor Miracle Well Radiant Loose Powder, puder, który przewijał się na kanale milion razy. Wspominałam Wam o nim ile tylko mogłam. Naprawdę bardzo fajny puder dla cery dojrzałej, suchej, przesuszonej, zszarzałej. Pięknie po prostu odbija światło, utrwala jak taka woalka, sprawia, że skóra jest dosłownie jak po Photoshopie wyblurowana. Tutaj ta mika jest bardzo drobniutko zmielona, więc nie ma tutaj, wiecie, jakiegoś takiego połysku, świecenia się nadmiernego. Puder naprawdę jest świetny i polecam serdecznie. Miałam go długo, no ale no niestety już był tak przeze mnie katowany, że mi się skończył. Smashbox to też jest genialna baza, którą miałam dość długo u siebie i no wykończyłam ją w całości. To jest Photo Finish Foundation Primer. To była baza, która pięknie, ale to pięknie nadawała takiego zdrowego kolorytu skórze, ponieważ ona była taka złotawa jakby. A no nie pokażę Wam już tego, no tutaj może widać jeszcze w opakowaniu. Natomiast słuchajcie, to był taki bardzo gęsty krem, konsystencja kremu, który oczywiście nakładaliśmy na twarz i baza miała kolor, więc no na pewno nie dla osób z porcelanową karnacją, ale na przykład w lecie, jak delikatnie macie skórę muśniętą słońcem, albo jak chcecie sobie dodać właśnie takiego blasku, zdrowego kolorytu, no to naprawdę takiej zdrowej opalenizny, to ta baza była genialna. Pięknie właśnie rozświetlała, wyrównywała koloryt, no i też pięknie pachniała. Była też bardzo taka nawilżająca, otulająca skórę, robiąca fajną barierę przed kolejnymi warstwami makijażu. Także zużyłam z przyjemnością. Jedna z najlepszych baz, jeśli chodzi o Smashbox, oczywiście w moim mniemaniu. Smashbox robi naprawdę dużo fajnych baz, ale ta chyba moja ulubiona, jeśli miałabym wybrać jedną, to właśnie tą. Szkoda tylko, że nie jest tańsza, bo jej koszt to na pewno ponad 100. Także no, co poradzić. Kolejny bardzo fajny kosmetyk to jest Cosmic, krem konopny full spektrum, regenerujący, ujędrniający, nawilżający, normalizujący do każdego typu skóry na dzień i na noc. CBC, CBG plus sole kwasu hialuronowego. Ten krem też dostałam w pudełku Golden Box subskrypcyjnym. Jego cena to 130 zł, dokładnie chyba 120. Był w takiej puszeczce, natomiast sam krem wyglądał tak, bardzo przyjemny, słuchajcie, nawet panowie mi go podkradali właśnie, bo bardzo fajnie, szybko się wchłaniał, natomiast mimo wszystko, chociaż ta konsystencja była dość lekka, a dość taka kremowa, wodnista, to pozostawiał uczucie naprawdę fajnego nawilżenia i właśnie takiego odżywienia, także z przyjemnością go zużyłam, bardzo też higieniczna pompka, delikatny zapach. Delikatny, przyjemny, raczej świeży, pielęgnujący. Moja skóra bardzo fajnie reagowała na ten krem, aplikując go po serum jakimś takim właśnie na noc, a skóra była fajnie zabezpieczona, krem robił mi fajną barierę. Powiem szczerze, naprawdę przyjemny kosmetyk. Oczywiście mógłby być, jeśli o mnie chodzi, troszkę bardziej taki odżywczy i bogatszy, natomiast myślę, że sprawdzi się zarówno dla cery suchej, dojrzałej, jak i dla cery takiej przetłuszczającej się bądź normalnej, a może nawet i dla cery tłustej, bo tak jak mówię, tutaj konsystencja jest bardzo leciutka, szybko się wchłaniająca, a produkt fajnie odżywia, fajnie nawilża, także naprawdę całkiem udany kosmetyk. Mam tutaj dwa, które dostałam od Kasi, że tak powiem, na wypróbowanie, gdzieś tam, no nie wiem, jedną trzecią, jedną czwartą. Satwa to była kozieradka, wcierka stymulująca do skóry głowy. Bardzo fajny produkt, natomiast powiem tak, no miałam jej zbyt mało, żeby stwierdzić, czy faktycznie jakoś tam działa. Natomiast Kasia bardzo lubi ten kosmetyk, używa regularnie,
opakowanie i to już jest chyba któreś jej z kolei opakowanie, także tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że podobno ten kosmetyk naprawdę działa cuda. Kasia mówi, że bardzo ma dużo baby hairów, nowych włosków, które jej się pojawiają i używa tego produktu regularnie. Kosztuje coś około 30 zł. W zależności oczywiście, gdzie będziecie szukać, na pewno jest w Rossmanie, bo tam widziałam tą wcierkę. Natomiast drugi produkt to jest hydrolat, róża damasceńska, skóra zmęczona i wrażliwa, Venita Bio Natural Care, to też jest ulubieniec Kasi, a bardzo ładnie pachnie różą, potwierdzam, zużyłam go oczywiście jako toniku do twarzy, fajnie uspokaja, redukuje zaczerwienienia, jeśli skóra jest gdzieś tam podrażniona, to fajnie właśnie tą skórę tak uspokaja i regeneruje. Bardzo sympatyczny kosmetyk, jego koszt to, nie wiem, coś około chyba 20 zł, a 100 ml dla fanów różanego zapachu będzie jak znalazł. To tyle jeśli chodzi o produkty od Kasi. Ach, jeszcze tutaj miałam od niej serum też do włosów, Argande. Serum nawilżające i odżywiające z olejkiem arganowym. To jest produkt, który dawałam sobie na końcówki włosów, żeby właśnie mi się tak nie puszyły, żeby troszeczkę je zabezpieczyć i tak wiecie, nawilżyć. Sympatyczny też produkt, ale też miałam go dosłownie na kilka aplikacji, więc jakiegoś tam większego działania nie zaobserwowałam. Tutaj miałam bardzo fajną odżywkę do włosów, ale bardzo leciutką. To był produkt, który pięknie pachnie i stosowałam go jako drugiej odżywki, czyli po umyciu włosów i po odżywce takiej do spłukiwania, a jak już wyszłam, to jeszcze sobie psikałam włosy tym oto produktem. I to jest Bielenda Botanic Formula, odżywka z chmielem i skrzypem, spray do włosów farbowanych i zniszczonych. 96% składników pochodzenia naturalnego, też kosztowała coś około dychy chyba. No i odżywka, która naprawdę fajnie wspomagała rozczesywanie, natomiast gdybym miała używać jej solo, to absolutnie nie, bo byłaby za słaba. To jest taki produkt dodatkowy, natomiast no na pewno nie solo, ale ogromny plus za zapach, włosy faktycznie lepiej się rozczesywały. Pozostając nadal w temacie włosów, tutaj mam dwa produkty, które też zużyłam. Shumera to był tonik do włosów, bodajże koreański, który traktowałam jak taką wcierkę po prostu, bo no, tu jest zresztą napisane w instrukcji, żeby po prostu tą mgiełkę, ona jest na bazie naturalnych składników, zawiera ekstrakty z 11 rodzajów leczniczych ziół azjatyckich, żeby właśnie używać go po umyciu włosów, spryskać tonikiem skórę głowy, więc zawsze właśnie po umyciu, gdzieś tam tutaj sobie psikałam i jeszcze tak, że tak powiem, wciskałam tą mgiełkę w skórę. Powiem tak, ogólnie muszę przyznać, że ostatnio moje włosy przeżywają złoty okres, złoty czas, bo widzę u siebie bardzo dużo baby hairów, bardzo dużo włosów nowych zaczyna mi wyrastać i moje włosy też już nie są takie puszyste, wydaje mi się, że są w lepszej kondycji i są przede wszystkim miększe, delikatniejsze, bardziej jedwabiste w dotyku. Myślę, że jest to kwestia zmiany pielęgnacji, staram się troszeczkę więcej miłości poświęcać włosom i staram się właśnie robić wcierki, myć włosy metodą OMO, no wiecie, przed umyciem włosów aplikować jakieś tam maski, a wcześniej po prostu tego nie robiłam, jakoś tak mniej po prostu dbałam o te włosy, a teraz jednak coraz więcej kosmetyków walę, no i ciężko mi powiedzieć, który z tych kosmetyków najlepiej działa, bo za dużo ich po prostu używam, natomiast widzę, że kondycja włosów zdecydowanie jest lepsza, włosy są też grubsze, no i co najważniejsze, pojawiają się nowe. No i jeśli chodzi o ten tonik, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie, że tak powiem, odżywiał, bardzo ładny ziołowy zapach, no zużyłam go z przyjemnością, myślę, że też przyczynił się do tego, że mam na głowie więcej włosów nowych. Kerabion myślę zresztą też, bo to jest szampon do włosów ze skłonnością do wypadania. Mamy tutaj olejki eteryczne,
eteryczne, lawendowy, rozmarynowy i cedrowy. Świetnie ten produkt oczyszczał przede wszystkim, bardzo fajnie się pienił, był mega wydajny, wystarczyło go odrobinę, żeby fajnie wymyć po prostu skórę głowy. Także bardzo byłam z niego zadowolona, miałam go długo i długo go nie mogłam wykończyć. Szampon, który myślę działa, próbowałam go znaleźć w internecie, nie znalazłam go i nie znalazłam jego ceny, myślę coś pewnie około 50 zł. Jeśli chodzi o ten tonik, sprawdzałam i zapomniałam, chyba 90. Albo i nie? Nie wiem, trzeba by sprawdzić. Wyleciało mi z głowy zupełnie. I z produktów do włosów, obiecuję, to już ostatni. To jest Biowax Biotica. Szampon regenerujący, micelarny, włosy suche i zniszczone. Japońska wiśnia, mleko migdałowe. Świetny bardzo szampon. On mocno się nie pienił. To tutaj zaznaczam. Natomiast bardzo fajnie oczyszczał skórę głowy. Moja mama uwielbiała go. Po prostu była zachwycona. To był produkt, który dostałam chyba z Ofeminin do testu i przyznam szczerze, naprawdę bardzo mi przypasował. Szampon, który był bez parabenów, bez SLS i tak dalej, i faktycznie można było to wyczuć po prostu, że on tak się mega jakoś nie pieni, ale ciągle jeszcze robi robotę. A szampon, który też bardzo ładnie pachniał. Naprawdę, słuchajcie, to była przyjemność używać tego produktu i włosy nie tłuściły się tak jak po innych szamponach. Naprawdę dłużej zachowywały świeżość i nie puszyły się, także naprawdę polecam, super. Słuchajcie, tutaj nic nie ubywa, nie chcę Was martwić, ale idźcie po kolejną kawę. Tutaj mam Argan Spa Black Soap 100% bio, czyli czarne mydło, 200 ml. Produkt, który, oh my god, nie mogłam go zużyć. Było tak wydajne, jeszcze chyba mam resztkę w łazience. Niesamowicie mocne. Słuchajcie, to jest taki rypacz, naprawdę. Ja bałabym się myć nim twarz, bo zrujnowałby warstwę hydrolipidową na bank. Dosłownie wystarczyło go ociupinka, odrobinka, połowa paznokcia, żeby porządnie wymyć nim, czy to łapki, czy twarz. Próbowałam, ale no niestety jest zbyt mocne, jeśli chodzi o skórę twarzy, także teraz używam go tylko i wyłącznie do łapek. Oczywiście można nim też myć całe ciało, natomiast tak, mydło, które fajnie wygląda, takie ciemno-zielone, taki trochę kolor zgniłej trawy, a bardzo gęste, właśnie takie ciągnące się, trochę jak używaliście Bani Agafi, ona też właśnie tam, no można by porównać konsystencję jej czarnego mydła do tego tutaj, natomiast no to jest moim zdaniem tak wydajne, że no można by go używać chyba pół roku, no nie wiem, ja go już mam bardzo długo i nie mogę go dosłownie wykończyć. Jeszcze taki bonus, podpowiedź, ja myję nim pędzle, niesamowicie domywa wszystko, jest tak mocne, że no nie ma bata, świetne do mycia i czyszczenia pędzli czy gąbek po podkładach, fajnie sobie radzi nawet z najmocniejszym po prostu brudem, zabrudzeniem, także bardzo lubię go używać właśnie do mycia swoich akcesoriów tutaj. Eveline to jest Brazilian Body, nawilżający balsam brązujący do ciała, 5 w jednym, już był u mnie na kanale, to już nie jest pierwsze opakowanie, także nie będę tutaj może za bardzo się nad nim rozwodzić. To jest balsam, który ma fajną higieniczną formę aplikacji, mamy tutaj taką pompeczkę, biały, natomiast on po prostu nadaje takiej złotej opalenizny, skóra jest delikatnie muśnięta słońcem, przy systematycznym oczywiście użytkowaniu. Bardzo fajny balsam na zimę, no bo tak jak mówię, nadaje delikatnej takiej opalenizny, ale ten efekt jest bardzo subtelny, skóra jest raczej muśnięta słońcem, a nie jak po samoopalaczu, także myślę, że jest to produkt naprawdę dla każdego, nie pozostawia smug i przebarwień, zgadzam się, stopniowy efekt opalenizny, dokładnie tak, naturalny i długotrwały kolor, to też potwierdzam, intensywne nawilżenie, przyjemny zapach, 5 w jednym, no
Zgadzam się, naprawdę nie trudno tutaj się z tym zgodzić, także bardzo przyjemny balsam, bardzo też budżetowy, bo kosztuje coś około 20 zł, nawet chyba nie. Dwa produkty, które oddałam bratu i tacie, ten używał brat, ten używał tato, jeśli chodzi o ten niebieski, to jest AA Blue Bomb, krem silnie nawilżający, 48 godzin, mój brat był zachwycony, powiedział, że jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy krem, jaki dostał ode mnie do twarzy, bo ja nieraz mu właśnie daję, ponieważ mamy zupełnie inne oczekiwania. Mój brat lubi lekkie formuły, raczej ma cerę trądzikową, z jakimiś takimi niedoskonałościami, tłustą też, więc on nie lubi nic, co pozostawia tłusty film, czy jakąś taką, wiecie, no, warstwę na skórze. Lubi wszystko, co się wtapia, co jest lekkie, żelowe, wodniste, no i więc dlatego mu oddaję po prostu kosmetyki, których wiem, że ja nie będę chciała, z których ja nie będę zadowolona, bo ja mam zupełnie inne oczekiwania i potrzeby, no i też oczywiście rodzaj skóry. A tak, powiedział, że to był najlepszy krem, jaki dostał, fajnie leciutki, szybko się wtapiał, nic nie czuł, żeby miał na skórze, a nawilżenie utrzymywało się przez ładnych kilka godzin, w zasadzie cały dzień. Natomiast ten znakomi dostał mój tato, to był wygładzający suflet, który wspomaga naturalną regenerację, ujędrnia i przywraca elastyczność skórze, a wspomaga redukcję drobnych zmian i przebarwień. I teraz tak, jeśli chodzi o ten produkt, dałam go najpierw mojemu bratu, powiedział, że go wysypało po nim. Bardzo był niezadowolony, chyba go zapchał po prostu i no gdzieś tam pojawiły mu się niedoskonałości na twarzy. No i dałam go tacie, mój tato go zużył, ale miłości nie było, powiedział, że no taki zwykły, przeciętny, nic specjalnego, delikatny, pielęgnacyjny zapach, ale przeciętniak, po prostu nic tutaj w nim nie było jakiegoś takiego zaskakującego, także... Także tyle. Dobra, tutaj jeszcze miałam Soraya SPF 10, kokosowo-arganowy, wodoodporny olejek do opalania z kwasem hialuronowym. W porządku produkt, a taki, wiecie, bardzo klasyczny. Tutaj no, nie ma żadnego fenomenu, jeśli chodzi o ten olejek. Po prostu działa jak ochrona przeciwsłoneczna. Ja sobie go już pod koniec lata używałam, kiedy jeszcze delikatnie gdzieś tam słoneczko było, ale już wiadomo, nie prażyło tak mocno i po prostu chciałam sobie gdzieś tam nawilżyć tą skórę do sukienki czy do spódnicy, żeby nogi gdzieś tam, wiecie, ładniej się błyszczały, no to używałam tego produktu. Faktycznie bardzo ładny zapach, bardzo tani, płaciłam za niego coś około dychy, albo nawet i nie, nie wiem czy nie mniej, a także wykorzystałam go bez najmniejszego problemu, z przyjemnością. Dwa kosmetyki bardzo fajne z The Ordinary, które myślę warte są poznania. Nie wszystkie kosmetyki z tej firmy mi siadają, natomiast te były bardzo przyjemne i też zużyłam z przyjemnością. Pierwszy to jest Vitamin C Suspension 23%, tutaj mamy stężenia witaminy C w kremie. To była forma właśnie takiego kremu, natomiast bez silikonu, bez wody, tutaj raczej ten produkt był chyba taki oleisty, chociaż formuła raczej kremowa. I tak wyglądał sam ten krem. Słuchajcie, kilka razy miałam sytuację, że nałożyłam go na całą twarz, gdzieś tam delikatnie został na wargach, polizałam wargi i czułam witaminę C, po prostu kwaśność, taką fest. Naprawdę produkt, który bardzo fajnie się sprawdzał u mnie, dużo usunął moich jakichś takich niedoskonałości na zasadzie przebarwień pigmentacyjnych po lecie, gdzieś tam, wiecie, jakieś takie posłoneczne, gdzieś tam delikatne plamki zniwelował. Zużyłam go z przyjemnością, nakładałam go raczej wieczorem przed pójściem spać. Bardzo mocny. Naprawdę bardzo mocny, myślę, że na pewno nie dla cery jakiejś takiej naczynkowej albo dla cery bardzo wrażliwej, bo no czuć było, że tutaj jest to stężenie takiej witaminy C na maksa, no i tutaj ten kwas askorbinowy faktycznie był mocno wyczuwalny, także no nie dla wrażliwców myślę, ale ja byłam bardzo z niego zadowolona, twarz była rozjaśniona, promienna, taka świetlista, bardzo fajny
kosmetyk, natomiast drugi 100% olej marula, który był nie tylko do twarzy, ale też można było go używać do włosów. Ja używałam go stricte do twarzy, żeby zrobić sobie okluzję, po serum, po kremie, gdzieś tam na noc idąc spać, właśnie waliłam sobie ten olejek. Co było fajne w nim, to to, że była to forma suchego olejku, więc nie pozostawiał, wiecie, takiej tłustej warstwy na skórze, tylko bardzo ładnie, bardzo fajnie się rozprowadzał, wtapiał w skórę i wchłaniał się bardzo szybciutko. Jeśli chodzi o formę aplikacji, to mieliśmy tutaj, wiecie, taką pipetkę, jak w większości tych kosmetyków z The Ordinary. Czasem używałam go też na suche partie, jak gdzieś na łokcie, na kolana, ale rzadko, generalnie właśnie na twarz i bardzo fajnie się sprawdzał właśnie, zabezpieczając, robiąc taką barierę i no pięknie też nawilżając i odżywiając tą moją skórę. Także bardzo fajne kosmetyki, koszt coś około 30-40 zł, ten krem na pewno coś około 40, ten chyba 30, o ile się nie mylę. Tan Expert, balsam opalający do ciała i twarzy, stopniowa opalenizna i nawilżenie. Słuchajcie, to jest podobna sytuacja jak ten balsam z Eveline, z tym, że ten kosztuje około 100, tamten kosztuje około 20, także sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto. Natomiast, no nie powiem, balsam bardzo sympatyczny, faktycznie nadawał taką delikatną opaleniznę, skóra wyglądała na muśniętą słońcem, też higieniczna forma aplikacji, bo mamy tutaj pompeczkę, a no generalnie wszystko, co producent obiecuje, jest, ale też dużo ten produkt nie różni się od Eveline, także jeśli miałabym któryś zakupić, no to pewnie zdecydowałabym się na Eveline, bo jest po prostu tańszy. Gdan Skin, tutaj mamy serię z ziai, woda i skóra, przełom w pielęgnacji skóry. Słuchaj, serum multinawilżające, booster, anti-aging, wygładza zmarszczki, 95% składników pochodzenia naturalnego. Słuchajcie, to było serum, które absolutnie nic nie robiło u mnie na twarzy, więc jako na twarz nie, bo było za słabe, natomiast używałam go pod okiem. Tak, jako kremu pod oczy. Dawałam sobie najpierw jakiś po prostu inny kosmetyk i jeszcze na to nakładałam sobie to serum i naprawdę bardzo fajnie się sprawdziło tutaj u mnie właśnie pod okiem. To jest patent od Kasi, bo Kasia mi powiedziała, że u niej na twarz też się nie sprawdza, jest za słabe, no po prostu za delikatne, raczej dla młodszej cery, skóry. Natomiast mówi, że pod okiem wygładził jej zmarszczki, że naprawdę był super, także zaczęłam tak go stosować i tak go wykończyłam. Bardzo ładny zapach alg, morza, taki właśnie Sopot, no i taki wakacyjny zapach, a więc za to też ogromny plus. Zużyłam z przyjemnością, ale na pewno już do niego nie wrócę, natomiast no nie zmienia to faktu, że 50 ml, koszt nie wiem, 15 zł, a jako krem pod oczy super, także myślę, warto sobie go po prostu kupić i przetestować. Tutaj mam mega prześmigane opakowanie, Eveline Bio Organic, 99% naturalnego aloesu. To jest żel nie tylko do twarzy, ale też i do ciała, więc taki multifunkcyjny z efektem chłodzenia dla suchej i bardzo suchej albo odwodnionej skóry. Co jest ciekawe, ja używałam go na włosy głównie. Oczywiście używałam go na wiele różnych sposobów, bo jeśli na przykład miałam jakieś podrażnienia na skórze, z czymś przegięłam, czy to z peelingiem, albo z kremem do depilacji i skóra gdzieś tam była zaczerwieniona albo podrażniona, no to ten produkt właśnie mnie ratował z opresji, ale najczęściej używałam go, jak robiłam sobie, jak nakładałam maskę na włosy, a nakładałam sobie ten żel po prostu tutaj na skalp, na skórę głowy, po to, żeby ją zabezpieczyć, żeby ją odżywić i nawilżyć
wyciszyć przede wszystkim, i dopiero później sobie nakładałam całą resztę specyfików, jakieś serum, jakąś maskę, jakieś takie, wiecie, wymyślałam po prostu różne eksperymenty, a natomiast właśnie, żeby zabezpieczyć skórę i ją nawilżyć, to zawsze ten produkt lądował tutaj, i powiem Wam, bardzo fajnie mi się go używało. Uważam, że jest to produkt, który powinien znaleźć się w każdej kosmetyczce, w każdej łazience, bo można go wykorzystać do wszystkiego, właśnie do podrażnień, żeby nawilżyć sobie skórę, do włosów, do ciała, do twarzy, także na pewno do niego jeszcze wrócę i no szkoda, że mi się skończył, bo czekają mnie zakupy. Coco Slim Hello Body to jest firma, olej do ciała 100 ml, nic specjalnego. Jak lubię produkty tej firmy, tak ten olej nie dość, że absolutnie nie pachniał, wręcz śmierdział takim zwykłym olejem, po prostu kuchennym. Forma klasycznego tłustego oleju, a no tak jak mówię, niczym się nie różnił od oleju, który wzięłabym z kuchni, a kosztuje o wiele więcej, nie pamiętam ceny, natomiast no spodziewałam się po prostu czegoś więcej po tej firmie, bo mają dużo fajnych kosmetyków, a natomiast no ten zupełnie nietrafiony, oczywiście nawilżał, oczywiście skóra była, że tak powiem, błyszcząca, no ale tak, olej się jakoś specjalnie też nie wtapiał w tą skórę i zużyłam go, bo go zużyłam, natomiast nie było to jakieś mega przyjemne i sam ten produkt pozostawia wiele do życzenia, jeśli o mnie chodzi. Creamy, tutaj mam takie bardzo fajne opakowanie, to było serum Kakai odżywienie, 10% olejowej witaminy C. Słuchajcie, świetny produkt, bardzo fajne serum, natomiast dlaczego ono jest takie drogie? Za 10 ml trzeba dać 89 zł. 89 zł za 10 ml. To jest takie właśnie opakowanie tutaj. Nakładałam sobie go wieczorem, zawsze przed pójściem spać, w ramach serum, czyli najpierw ten olejek, później jakiś krem. No i nie powiem, był on bardzo fajny. Natomiast czy jest wart tej ceny? Nie wiem, tego Wam nie powiem. Bardzo ładnie pachniał, więc to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Forma raczej takiego suchego olejku. Bardzo ładnie się wtapiał, szybciutko. Skóra była odżywiona, taka zbustowana, nawilżona oczywiście, zregenerowana. No tak, ujędrniające serum olejowe do twarzy z witaminą C dla cery normalnej, mieszanej, naczynkowej i dojrzałej. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk, a no szkoda tylko, że taki drogi. Tutaj też miałam bardzo fajne serum, Ala, to było z kolei chyba regenerujące, rewitalizujące serum. Nawilża, regeneruje, działa przeciwzmarszczkowo, też zużyłam go z przyjemnością, no ten produkt już jest tańszy, mamy tutaj przede wszystkim 30 ml, a nie tylko 10, natomiast nie pamiętam kwoty, ile on dokładnie kosztował, pięknie pachniał, też taki kwiatowy, świeży, pielęgnacyjny zapach. Też mieliśmy tutaj pipetkę, więc higieniczna forma aplikacji. Używałam go też wieczorem przed pójściem spać. Bardzo fajnie się wchłaniał. Forma tego serum raczej wodnisto-żelowa, taka trochę jak z kwasem hialuronowym. Zresztą tutaj chyba jest kwas hialuronowy nawet w składzie. No tak, na pewno mamy na pierwszej pozycji wodę, mamy glicerynę, kolagen i tak dalej, więc konsystencja właśnie trochę jak takie serum z kwasem hialuronowym. Bardzo przyjemny kosmetyk, skóra była mega wygładzona. To jest to, co pamiętam, że dosłownie gładziutka jak pupcia niemowlaka. Bardzo sympatyczny kosmetyk. Szybko Dominika do brzegu, naprawdę staram się mega streszczać. Dobra, kolejne produkty, które tutaj mam, to między innymi Eveline korektor, bardzo fajny, Liquid Camouflage HD, formuła 24 godziny, odcień 3 Vanilla, to jest ten, który udało mi się zużyć. Troszkę jest za ciemny, tak mi się wydaje, jak dla mnie. Ta Vanilla, no
właśnie, jednak preferuję odrobinę jaśniejsze odcienie, ale bardzo fajny korektor, słuchajcie, z kwasem hialuronowym, ale nie był wydajny. Bardzo szybko mi się skończył, nie wiem, czy dawałam go tak dużo, o co chodzi. Fajne krycie, średnie do pełnego, wykończenie raczej takie satynowe, w stronę mokrego, na pewno nie jakieś takie przesadnie suche, ładnie wyglądał na skórze, maskował niedoskonałości, ładnie odbijał światło, także bardzo sympatyczny, drogeryjny kosmetyk. Mam jeszcze w zapasie inny odcień. Natomiast drugi bardzo fajny kosmetyk to jest Belle i to był Water Resistant Bronze Powder, właśnie puder brązujący, w zasadzie bronzer, który pięknie wyglądał na skórze muśniętej słońcem. Uwielbiałam go używać końcem lata, kiedy byłam delikatnie taka opalona, bo przepięknie się wtapiał w policzek i no, wyglądał ultra naturalnie. Pięknie pachniał czekoladą, delikatnie pozostawiał taką smuszkę, nie chcę mówić, że rozświetlenia, ale takiego, no takie jakby perły, więc wykończenie, w wykończeniu był taki bardziej satynowy, to nie był taki, wiecie, tępy mat, który by postarzał, raczej dodawał takiej świetlistości i no ta skóra wyglądała bardzo po prostu świeżo i promiennie i dziewczęco, no i ten kolor był po prostu genialny, także zużyłam go, naprawdę molestowałam go codziennie, więc zużyłam go z przyjemnością i dosłownie nie wychodził z mojej kosmetyczki. Dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Dare to Explore, to był antyperspirant, 48 godzin, o zapachu takim sorbetowym, kwiatowym, bardzo przyjemny, bardzo fajny, delikatny, a generalnie oddałam ten antyperspirant dość szybko mojej mamie, poużywałam go oczywiście, żeby go przetestować, natomiast ja generalnie nie przepadam za antyperspirantami, wolę zupełnie inne po prostu kosmetyki, formuły, a moja mama z kolei bardzo lubi takie psikacze, także zużyła z przyjemnością. Dla mnie taki no, stricte kobiecy zapach, antyperspirant, który był delikatny dla skóry, natomiast ciągle jeszcze działał i faktycznie utrzymywał tą świeżość i sprawiał, że tutaj był ten komfort jednak. Oh my god, tutaj miałam genialną świeczkę, ona była z Action, na pewno z Action, chyba tak, bo ja namiętnie kupuję w Action świecę i zobaczcie na tą, ona mi się całkiem wypaliła, drewniany tutaj był knot, świeca paliła się mega długo, nic z nią nie robiłam, w żaden sposób tutaj, wiecie, nie kombinowałam z tym woskiem, żeby on się mi ładnie, tak ładnie wypalił, a po prostu świeca marzenie, jak tylko jeszcze będzie gdzieś dostępna, znów się pojawi w sprzedaży, bo nie widziałam jej, to na pewno sobie ją zakupię, a właśnie próbuję znaleźć, czy ona była w Action, ale raczej na 100%. Serio, rzadko się zdarza, żeby świeca tak mi się wypaliła, dosłownie do samego tutaj denka, metalu, coś niesamowitego, a kosztowała, żeby Was nie skłamać, na pewno nie więcej niż 15 zł. Taka wielka, ogromna świeca. Także w ogóle w Action są genialne świece, oczywiście są lepsze, są też gorsze, w zależności jak się trafi, ale naprawdę można trafić na perełkę. No i to właśnie była jedna z nich. Moja farma urody, ocet ziołowy, 30 ml, produkty naturalne, które można, nie ten akurat, ale inne tego typu oleje i tak dalej, możecie używać na twarz, zewnętrznie, ale możecie też używać wewnątrz, czyli na przykład pić albo dodając do sałatek i tak dalej. Jeśli chodzi o ten ocet, to ja go zużyłam właśnie rano, na czczo, kilka kropel właśnie i tak, w ten sposób wewnątrz mnie on sobie działał. Bardzo fajna firma, słuchajcie, mają bardzo przystępne cenowo kosmetyki, dobre, działające. Moja mama uwielbia ubóstwia i jak zaczęła używać, to nie mogła się chwalić, bo widziała wizualnie efekt po prostu na skórze, z tym, że ona używała chyba olei, które aplikowała pod krem, na pewno na twarz, no i tak, bardzo, bardzo sympatyczna też firma, warto gdzieś tam zwrócić na nią uwagę przy okazji szperania i poszukiwań w necie. Taupe 30+, Futurist, to jest serum booster przeciw pierwszym zmarszczkom, skóra wrażliwa, alergiczna,
alergiczna, każdy rodzaj, oznaki zmęczenia i stresu. Bardzo fajny kosmetyk. Słuchajcie, naprawdę bardzo się polubiłam z kosmetykami firmy Taupe. Dawno ich nie używałam, natomiast po czasie wróciłam i muszę przyznać, że każdy jeden, z którym miałam styczność, był świetny. No i tak wyglądało tutaj to serum. Naprawa uszkodzeń, antyoksydacja, 75 ml, więc naprawdę duże opakowanie. Pięknie pachniał. Taki był dość intensywny ten zapach, więc jak ktoś nie lubi zapachu w kosmetykach, to odradzam, bo on mocno pachnie, tak uderza po nozdrzach. Jeśli chodzi o formułę, wodnisto-kremowa, raczej lekka, natomiast produkt był bardzo wydajny, wystarczyło go odrobinę, ja sobie go nakładałam jako jeden z wielu kosmetyków przed pójściem spać, waliłam go na twarz, czekałam, aż delikatnie się wchłonie i jeszcze na niego sobie tam nakładałam jakieś inne kosmetyki. Przyznam, że naprawdę skóra była wygładzona, nawilżona bardzo mocno i przede wszystkim no, odżywiona, zabezpieczona. Nie mam się tutaj do czego przyczepić. Dalej, co ja tutaj mam? Oh my god, mega scharatane opakowanie. To jest olejek Tear Dog, który jak widać miał w sobie złoty pył. A to był olejek po prostu, który był dwufazowy, z jednej strony był właśnie olej, a z drugiej jakby taka złota maś i dopiero potrząsając, mieszając sobie ten olejek robił się po prostu, no wiecie, złoty z drobinkami, które pięknie rozświetlały, nadawały pięknej opalenizny, skóra wyglądała na muśniętą słońcem, na opaloną, a koloryt był też wyrównany, olejek bardzo ładnie pachnie, miał trochę takim jakby masłem Shea, takim właśnie ciepły miał zapach. Bardzo luksusowy kosmetyk, który no niestety też nie należy do najtańszych, ale naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona. Szkoda tylko, że nie udało mi się go całkowicie wybrać. Jakoś tak zostało mi jeszcze sporo tutaj tego złotego śluzu, czy jakkolwiek powinnam to nazwać, w środku. Natomiast no nie zmienia to faktu, że bardzo fajny kosmetyk. Powoli zbliżamy się ku końcowi. Tutaj jeszcze mam dla Was opakowanie Kika Boni po mydle. To było oczywiście mydło w kostce. Czarne mydło afrykańskie, wykonane wyłącznie z owoców i orzechów, ręcznie robione, organiczne. Mydło, które kosztuje coś około chyba 30 zł, jeśli chodzi o kostkę, więc nie jest tanie, ale ta kostka jest olbrzymia. Ona wygląda jak dwie kostki normalnego mydła. Poza tym można sobie ukroić je, serio, ja tak zrobiłam, podzieliłam na trzy części, jedno dałam mamie, jedno sobie zostawiłam i jedno jeszcze mam skitrane w półce i nie idzie tego zużyć. Mydło jest bardzo wydajne, można nim myć nie tylko łapki, nie tylko ciało, ale i włosy, ale uwaga, uwaga, to jest taki rypacz, to jest takie mocne mydło, które no naprawdę usuwa wszystko. Myślę, że ono też, tak jak to mydło czarne, które oczywiście było w formie żelu, raczej wodniste, tak to w kostce świetnie nadaje się do mycia pędzli i no naprawdę jest bardzo mocne. Raczej nie myłabym nim twarzy i nie myję. Używam go tylko i wyłącznie do dłoni i wystarczy go odrobinę dosłownie, żeby porządnie się spieniło, także to też jest mydło, które trzeba uważać, żeby się nie rozpuściło, bo jest bardzo hydroskopijne i po prostu no może się, gdybyście zostawili go na przykład w mokrym, to ono się rozpuści, tak? Że trzeba tutaj uważać, natomiast jest niesamowicie wydajne, oczywiście naturalne, widać w nim dosłownie te wiórki takie z tych orzechów. Kika Boni to też jest nowa marka, jeśli chodzi o polski rynek, mała, także polecam serdecznie, żeby ich wspierać, bo no... To mydło naprawdę jest warte wypróbowania. Mam też tutaj By Miss, to jest z kolei krem pod oczy, który był bardzo innowacyjny, jeśli chodzi o moją rutynę, bo poleciał. Zobaczcie, jak wygląda scharata na opakowanie, natomiast tutaj przekręcało się i on wibrował.
Nie wiem, czy to słychać w mikrofonie, ale on wibruje. Można sobie go włączyć, wyłączyć, więc metalowa nakładka sprawia, że oprócz tego, że sobie aplikujemy kosmetyk, to jeszcze robimy sobie masaż. Odprowadzamy limfę, udrażniamy tutaj wszystko, a właśnie tą nakładkę, ten krem można trzymać w lodówce, więc po wyjęciu z lodówki nie dość, że jest chłodny, to jeszcze pięknie tutaj właśnie wibruje, chłodzi, masuje. No genialny kosmetyk, naprawdę genialny. 20 gramów, jeśli chodzi o tą tubeczkę. Krem, który też miał bardzo fajną konsystencję. Fajnie wygładzał, nawilżał, redukował też te drobne linie, zmarszczki. Świetny, naprawdę świetny, jeden z lepszych, jakie miałam okazję testować. Tutaj jeszcze mam suplementy, to tylko chcę Wam pokazać i przypomnieć przy okazji, jak ważna jest suplementacja nie tylko zimą, ale i całym rokiem. Ashwagandha uspokaja, redukuje stres też, także fajnie sobie ją zapodać przed pójściem spać, żeby się wyciszyć. Natomiast tutaj z kolei miałam bioselen i cynk, cynk na smak i węch. Nie będę mówić, dlaczego jest to ważne aktualnie, bo pewnych słów nie można wypowiadać na YouTubie, żeby nie poobcinać sobie zasięgów. No ale na te wszystkie, wiecie, przeziębienia, które aktualnie nas męczą, no i oczywiście też selen, cynk na paznokcie, na włosy. Także ogólnie suplementacja, słuchajcie, staram się bardzo mocno dbać o to całym rokiem, bo widzę po prostu różnicę nie tylko w samopoczuciu, ale też i w zdrowiu, nie łapię żadnych świństw, jestem uodporniona, odpukać oczywiście, ale naprawdę czuję, że tak, że po prostu no, mam tą odporność na wysokim poziomie, także i Was zachęcam do suplementacji całym rokiem. Tutaj jeszcze mamy ziaje, to jest Minty Perfect Aroma, żel do mycia i higieny zębów, limonka, mięta, świetna pasta do zębów, ale delikatna. Także dla wrażliwców to będzie fajny wybór. Dla osób, które muszą czuć zapach takiego chłodu, kopa i zmrożonych wręcz, wiecie, zmrożonego języka, no to nie, to odpada. To jest raczej delikatny produkt, przyjazny dla wegan, dla dzieci, dorosłych, bez ograniczeń wiekowych. Co jest fajne, ma 91% składników pochodzenia naturalnego i zamiast fluoru zawiera erytrytol, więc to jest naturalny składnik, a to jest duży, ogromny plus. Zużyłam z przyjemnością, ale no, nie była ona za bardzo wydajna, bo no tak, miałam wrażenie cały czas niedomytych zębów, więc zdarzało się, że nawet i dwa razy pod rząd myłam te zęby, więc tak, pasta szybko się u mnie skończyła, ale bardzo fajny, bardzo naturalny przede wszystkim kosmetyk. Tutaj jeszcze mam dwie kredeczki do oczu, nawet Wam nie powiem, jedna to na pewno Collection, natomiast druga już nie pamiętam, także tylko chcę Wam pokazać, że zużyłam, bo tak, lubię często sobie gdzieś tam tutaj właśnie w ramach eyelinera czasem rozdymić po prostu kreskę, żeby ten efekt był subtelniejszy. Tutaj też mam jeszcze maskarę Ultra Black Edition Bourjois, maskara Twist Up The Volume, bardzo fajny kosmetyk, bo można było sobie tutaj zmieniać szczoteczkę w zależności od potrzeb, albo mieć grubą, albo tutaj ją wyciągnąć, żeby była nieco szczuplejsza i wtedy można było sobie dojechać w każdy zakamarek oka. Szczotka silikonowa, zużyłam z przyjemnością, maskara fajnie wydłużała rzęsy, rozdzielała je przede wszystkim ładnie, wyczesywała i delikatnie no, przyciemniała. Nie był to efekt jakiś taki wow, spektakularny mega, natomiast lubiłam jej używać właśnie, żeby połączyć sobie sztuczne rzęsy z naturalnymi, bo fajnie ten grzebyczek, ta szczoteczka dojeżdżała po prostu w każdy zakamarek oka, więc ładnie mogłam sobie połączyć rzęsy ze sztucznymi, no i w efekcie sobie ładnie je wyczesać i ułożyć. Tutaj jeszcze miałam Moisturizing Hand Cream do suchej skóry, antybakteryjny krem z dipantenolem i gliceryną Concertino. Przyszedł do mnie też w jednym z pudełek subskrypcyjnych, chyba w Be Glossy, w Golden Boxie którymś. 100 ml w zasadzie nie mogłam go zużyć, on był tak wydajny, wystarczyło go odrobina, więc miałam go całe wieki w torebce, więc trochę to opakowanie wygląda jak wygląda, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zapach kremu pielęgnacyjnego z gliceryną, fajnie
fajnie odżywiał skórę dłoni, a naprawdę był w porządku, ale bez jakiegoś takiego mega szału. Tutaj miałam też jeszcze gąbeczkę, już jej nie prałam, także jest ufajdana, zdaję sobie z tego sprawę. To była gąbka z Eveline, która bardzo długo mi służyła, bardzo byłam z niej zadowolona i uważam, że gąbeczki z Eveline, przynajmniej ta, to jest jedna z lepszych, jeśli chodzi o rynek tutaj nasz, europejski czy polski, bo wy wiecie, że generalnie używam gąbek chińskich z AliExpress, a myślę, że ta z Eveline może konkurować z tymi chińskimi. Też nie jest droga, jej koszt to około 20 zł, myślę, a fajna, naprawdę bardzo fajna. Zużyłam też oczywiście korektor w pędzelku Bourjois, bo takie korektory w pędzlu idą u mnie w ilościach hurtowych, generalnie tak, to są korektory, które pięknie odbijają światło, więc bardzo lubię po nie sięgać. Ten tutaj akurat to był 62 Beige Rose i ta seria Healthy Mix, mega prześmigane opakowanie. To są produkty, które są leciutkie, nie obciążają skóry, a bardzo ładnie odbijają światło i tak naprawdę polecam, przede wszystkim dla cery dojrzałej, żeby tutaj nie podkreślać tekstury. Żel wybielający Jutro Impreza, biała perła, nie zużyłam go, znaczy użyłam go kilka razy, potem mi leżał, zapomniałam o nim, więc pozbywam się go. Teraz tak, tutaj oczywiście miałam jeszcze maseczkę Eveline, aloe vera, maska, która fajnie nawilżała, uspokajała podrażnioną skórę, oczywiście maska w płachcie, też bardzo przyjemny kosmetyk. Cubest to była taka pasta do zmywania makijażu, po prostu do rozpuszczania makijażu. Produkt bardzo ok, ale nie będę się tutaj rozwodzić, bo nic specjalnego. Morico, tutaj miałam perfumy 30 ml, Olympia, Paco Rabanne, odpowiednik oczywiście, bo to jest taki zamiennik. Perfumy bardzo budżetowe, przez to, że fajna mała buteleczka, no to można sobie wrzucić do torebki, tak więc miało to tak samo miejsce u mnie, właśnie gdzieś tam zawsze w torebce miałam z sobą, też zużyłam z przyjemnością, bardzo ładny zapach, bardzo długotrwały, także perfumy naprawdę fajnie się u mnie sprawdziły, bo długo się utrzymywały na skórze, na ciuchach, dużo osób mnie pytało, czy to oryginał, bo no pachnie jak oryginał, także nawet nie mówiąc, przychodziły do mnie osoby i pytały, czy to jest Olympia Paco Rabanne, ja mówiłam, że nie, że to jest zamiennik, ale tak, tego dokładnie zapachu, także Morico bardzo serdecznie polecam, bo też mają fajne rzeczy. No i słuchajcie, tutaj na koniec jeszcze mam całą masę próbek, już może nie będę się nad nimi rozwodzić, jedynie te, które w jakiś tutaj sposób mną zawładnęły, na pewno była to ta próbka, słuchajcie, to był Specialist Food Balm 6 ml Comfort Zone i to był balsam do stóp. Oh my god, zarąbczasty, świetny, po prostu tak gęsty, że używałam go, tą saszetkę kilka razy, naprawdę, na kilka aplikacji, niesamowicie po prostu gęsty, odżywczy, tak nawilżał stopy, że dosłownie po aplikacji miałam je jak skóra niemowlaka, pięty były wygładzone, gładziutkie, jedwabiste, przegenialny kosmetyk i aż muszę sobie zapamiętać, będę mieć okazję, to na pewno kupię pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj miałam Delię, tutaj przeciwzmarszczkowy krem pod oczy, też nic jakiegoś tam specjalnego, Hejmisz, satynowy krem, bułgarska róża, coś w tym stylu, no też ok. Arkana, też jakoś nic specjalnego. Biodermedic, moja mama używała serum z kolagenem morskim, bardzo była z niego zadowolona, bardzo sobie chwaliła i zużyła go z przyjemnością, powiedziała, żeby go też wychwalić pod niebiosa, sprawdził się u niej. No i jeszcze tutaj miałam maseczkę do twarzy, która reguluje, detoksykuje, nawilża, olej z konopi, węgiel aktywny, kwas salicylowy, to była maska taka błotna, o, wyglądała jak takie właśnie błotko, też bardzo fajny kosmetyk, też zużyłam z przyjemnością.
O oh my god, myślałam, że nigdy tego nie skończymy, aż mi się głos załamuje. Muszę się koniecznie napić, a kawy już brak. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was mocno, nie przedłużam. Mam nadzieję, że coś tutaj podpatrzyliście, że ten film okazał się być dla Was w jakikolwiek sposób przydatny, przyjemny, ciekawy. Dajcie proszę znać, czy macie któryś z tych kosmetyków, jakie są Wasze wrażenia, czy pokrywają się z moimi. Też jestem mega ciekawa. Póki co przesyłam moc, całusów ściskam. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!